Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Beata Wysoka-Smaniewska, radna miejska i kandydatka na prezydenta Świdnicy w nadchodzących wyborach. Pani Beato, uchwała zarządu wojewódzkiego SLD daje jednogłośnie nam pewność, że jest pani oficjalną kandydatką Sojuszu Lewicy Demokratycznej w nadchodzących wyborach prezydenckich. Pierwszą w tej chwili oficjalną kandydatką na prezydenta. Jak pani ocenia swoje szanse w nadchodzących wyborach? Gdybym nie oceniała ich jako dużych szans, to nie zdecydowałabym się na start w wyborach. Myślę, że wszyscy w Świdnicy odczuwają zmęczenie obecną władzą. Szukana jest alternatywa i ja uważam, że jestem tą alternatywą najlepszą. Dlaczego będzie pani lepszym prezydentem od obecnego? Przede wszystkim mam inne podejście do ludzi. Dla mnie pełnienie funkcji w samorządzie to rodzaj służby, a nie istnienie władzy dla samej władzy. Po 12 latach rządzenia w Świdnicy ekipy Wojciecha Murcka wiele osób ma takie właśnie wrażenie, że ta władza oderwała się od ludzi, że nie słucha tego, co mówi ulica, nie słucha tego, co mówią środowiska opiniotwórcze. Brak jest takiej bezpośredniej więzi, brak jest dobrych relacji pomiędzy samorządowcami z tych najwyższych stanowisk, a różnego rodzaju grupami społecznymi. Ja chciałabym to zmienić i wiem, że to potrafię, bo w takich relacjach dobrych jestem na co dzień. Znam potrzeby ludzi i będę wiedziała, jak je realizować. Którego ze swoich kontrkandydatów obawia się pani najbardziej? Nie obawiam się. Ja uważam, że jestem najlepszą kandydatką i idę do wyborów po to, żeby wygrać. Alicja Synowska werbuje działkowców, obiecując im m.in. obronę ogródków działkowych i likwidację drogi przy ulicy Leśnej. Radny Garstecki proponuje bezpłatne parkingi. Czym pani będzie kusić Świdniczą? Ja nie chcę Świdniczan kusić. Ja chcę, aby Świdnica była miastem przyjaznym, miastem, gdzie będą tworzone dobre warunki do życia. To dotyczy różnego rodzaju sfer życia. Zaczynając na przykład od takiej sfery jak oświata i wychowanie, czyli zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach, być może rekonstrukcja żłobków publicznych, zapewnienie tanich i dobrych miejsc w przedszkolach, doinwestowane szkoły, posprzątane, czyste miasto, wysprzątane parki, powolna, ale systematyczna modernizacja chodników, dróg, budowa parkingów, czyli to wszystko, co jest nam potrzebne na co dzień. Ja bowiem uważam, że Świdniczanom niepotrzebne są fajerwerki, niepotrzebne są wielkie imprezy, potrzebne jest poczucie, że na co dzień miasto ma gospodarza, że jest zadbane i że ktoś ma wizję, co z tym miastem robić dalej. Jeżeli takie poczucie Świdniczanom przywrócimy, bo ono kiedyś istniało, to wtedy jest czas na świętowanie, na zabawę, ale najpierw trzeba wykonać kawał po prostu zwykłej, codziennej pracy, ale trzeba to zrobić rzetelnie. Czy pani zdaniem likwidacja strefy płatnego parkowania jest dobrym pomysłem na kampanię wyborczą? Czy takie przedsięwzięcie w ogóle ma sens w Świdnicy? Strefy płatnego parkowania, które funkcjonują w większości dużych miast, szczególnie miast o ścisłej zabudowie, to nie jest wymysł czyjś, to jest konieczność. Przede wszystkim wymusza to pewną rotację w centrum miasta i ja jestem zdania, że strefa istnieć musi. Można dyskutować co do jej zasięgu. Uważam, że w tej chwili jest ona nieco za szeroka. Te skrajne ulice typu Traugutta czy Lelewela zostały dołączone nie tak dawno i tu można by było tę decyzję jeszcze raz przemyśleć, zmienić. Uważam też, że można by było raz jeszcze przemyśleć wysokość opłat, bo nie wpływa to tyle na rotację samochodów, co wpływa na to, że klienci sklepów niechętnie odwiedzają centrum, a o to centrum trzeba po prostu powalczyć. I to jest jeden z argumentów, żeby, mówię, przemyśleć opłaty, ale nie likwidować stref. Na pewno nie. Czy obiecywanie w grupie działkowców likwidacji drogi to też jest dobry pomysł? Myślę, że trzeba czasem przemyśleć bardzo dobrze, zanim się coś głośno powie. Tu problem trzeba rozwiązać inaczej. Tu nie chodzi tyle o drogę, która przetnie działki, bo to jest pomysł niedobry
ile o zbudowanie alternatywnej drogi, o której mówi się w Świdnicy od ponad 20 lat. Trzeba powrócić do tematu południowej obwodnicy miasta i wówczas rozwiążemy problem komunikacyjny, nie ruszając działek. Natomiast działki jako takie w samej Świdnicy to jest enklawa zieleni, spokoju, to jest coś, co mieszkańcy mają jako miejsce relaksu, wypoczynku i trzeba je traktować ze szczególnym szacunkiem. Ja przypomnę, że to właśnie SLD zawsze o działkowców i o działki walczyło, natomiast Platforma Obywatelska ma w tym zakresie zupełnie inne wizje i chciałaby, żeby działki stopniowo traciły, czy właściciele działek tracili swoją niezależność, swoją niezawisłość i żeby łatwiej można było po te zasoby terenów sięgnąć. Ja jestem temu przeciwna. Jedną z takich bardziej kontrowersyjnych obecnie tematów tutaj w Świdnicy jest problem wysypiska na osiedlu Zarzecze. Urzędy tłumaczą, że niewiele mogą w tej kwestii zrobić, póki nie ma wyroku sądu. Sprawa dopiero się rozpoczęła i tak naprawdę w sytuacji, kiedy kontakt z tym właścicielem tej spółki, tej firmy, która to prowadzi, jest taki, jaki jest, nawet wyrok sądu nie gwarantuje usunięcia tych śmieci. Proszę powiedzieć, co Pani zdaniem należałoby zrobić, żeby raz na zawsze się z tym problemem uporać, bo niewykluczone, że jeżeli wygra Pani wybory, to będzie to problem, z którym no, na dzień dobry będzie Pani musiała się zmierzyć. Powiem tak, jest to bardziej problem starostwa, które tutaj, no, nie chciałabym używać zbyt ostrych słów, ale swoim działaniem doprowadziło do tego, że takie wysypisko w ogóle powstało na terenie miasta. Przyznam, że nie zajmowałam się tą sprawą, musiałabym szczegółowo zapoznać się, jak wyglądają możliwości prawne i na pewno trzeba użyć wszelkich rozwiązań, żeby jak najszybciej to wysypisko zamknąć, a później zlikwidować, bo jest to niedopuszczalne, żeby w środku miasta coś takiego w ogóle mogło funkcjonować. Dobrze, proszę w kilku zdaniach na zakończenie zachęcić Świdniczan do głosowania na Pani. Do głosowania jeszcze sporo czasu, ale myślę, że poprzez swoją pracę, poprzez 20 kilka lat pracy zawodowej, z czego w większości była to praca w mediach i ostatnie 4 lata pracy w Radzie pokazały, że sprawy, które dotyczą ludzi, są mi bliskie. Te sprawy najzwyklejsze, najprostsze i te sprawy duże. Tak, mam zamiar pracować dalej. Taka jest moja wizja Świdnicy, pochylanie się nad każdym problemem. Mój program jest bardzo szeroki, dotyczy wszystkich sfer życia, dotyczy infrastruktury. Jedna rzecz bardzo ważna, o którą będę chciała zawalczyć, to na pewno pozyskiwanie większej ilości środków publicznych na infrastrukturę. Z wielką zazdrością patrzę na Wałbrzych, który pozyskał w ostatnim czasie ponad 200 milionów złotych na remonty i modernizację infrastruktury drogowej, mostowej. Niestety w Świdnicy się tak nie dzieje. To jest znów kwestia dobrych relacji. O te relacje trzeba dbać, o te relacje trzeba zabiegać. Ja jestem osobą otwartą, taką, która łatwo rozmawia z ludźmi, wiem, jakie mam cele i będę te cele konsekwentnie realizować. Ale na pewno sprawy społeczne, sprawy kultury, sprawy edukacji i sprawy infrastruktury to są dla mnie rzeczy najważniejsze. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.